zastanawiam się, czy można, dlatego że mamy mainstream, mamy rynek i mamy duże instytucje. Znaczy struktura, nazwijmy to sztuk wizualnych, czy świata sztuki, jest właśnie tak złożona, jest rodzaj tortu. I on się powoli jakby osadza. Na końcu mamy zacne instytucje. O ile mi wiadomo, większość z nich no, trudno byłoby nazwać ofowymi. Mogą być krytyczne i taką próbę kiedyś podjął Piotr Piotrowski, Muzeum Krytycznego. I to jest fajna koncepcja. Czyli można wprowadzać takie narzędzia ofowe do zastygłych, sztywnych struktur. No i potem się oddalamy coraz bardziej. Mamy uczelnie, mamy galerie rynkowe czy komercyjne, handlujące po prostu sztuką, które starają się handlować wszystkim, co się da sprzedać, także ofem. I tu jest oczywiście ta walka między tym, co się wymyka się takiemu prawom pieniądza, prawom rynku, albo z nim walczy, albo przynajmniej nie chce być, że tak powiem, złapane, albo jest też taki off na sprzedaż. To off jest modny, off można sprzedać, o Banksy na przykład. Nie? Więc no, jest też taka sztuka, która myślę, że się jakoś dobrze lokuje w tym pojęciu sztuka, nazwijmy to jakoś krytyczna, tak? Którą uważam za taką nie kolejny izm, tylko rodzaj podejścia do kwestii roli i tego, kim jest artysta w stosunku do rzeczywistości, jakie sobie nakreśla zadania, jak dzieli odpowiedzialność, kim ma być, jak chce ponosić odpowiedzialność za to, co robi wobec samego siebie, wobec widzów, wobec społeczeństwa, wobec miejsca, w którym funkcjonuje. Więc ten off, no nie jest to jakby zejście z mainstreamu, w tym sensie zejście z mainstreamu, że schodzimy z widoczności, schodzimy z przywilejów, profitów, pieniędzy i tak dalej, ile jest to taka przenikająca wszystkie sfery taktyka krytyczna. W ten sposób bym widział w moim przypadku off, tak? Dlatego, że to nie jest coś, co się relokuje, przesuwa, przestawia. Off to się bardziej kojarzy coś, co jest poza, albo obok. Ja widzę ten off w sensie działań krytycznych jako takich substrukturalnych. Foucault to nazwał mikrofizyką władzy, czyli takie wejście w każdym prawie obszarze można być tym stosować pewne techniki krytyczne, które cię offują, tak? Cię, że tak powiem, przypisują w pewnym sensie, mogą cię przypisać do tak zwanego offu. No i to jest oczywiście, to nie jest przypadek. Nie chodzi mi o sytuację, że jakaś nieporadność czy nieumiejętność podejmowania decyzji nas wyrzuca na off, tak? Tylko raczej to jest świadoma strategia, świadome podejmowanie jakiejś decyzji. Tak? Czy ja wiem, czy niezgoda, czy raczej taka świadoma, też niejednorazowa raczej działalność, tylko pewna, raczej bym powiedział, że to jest postawa. Czyli postawa krytyczna to jest i co oczywiście jest rozpisane na wiele składowych, tak? To są język, sposób funkcjonowania. Myślę, że przede wszystkim też ten off to się nie kojarzy jako taka zsyłka na subiektywizm, na jakiś taki górnolotny indywidualizm i samotną walkę z wiatrakami, samotnika wielkiego, utalentowanego. Raczej tu widzę, co nie znaczy oczywiście, że się czasami ląduje na marginesach bardzo różnych społecznych, się jest po prostu wyrzuconym w sensie towarzyskim, bo się można ponarażać, bo można po prostu naprzykrzać się różnym kuratorom, dyrektorom, ważnym osobom, które jednak są rozpoznawalne w świecie sztuki. No i też podejmują jakieś decyzje, tak? Więc postawa radykalna i krytyczna, która na przykład, nie wiem, neguje niektóre instytucje publiczne, ich programy, ich konsekwencje, sposób funkcjonowania, brak transparentności czasami, budżety, no to trudno się tutaj nie narazić, tak? Więc to może czasami skutkować takim ostracyzmem, nie? No ale trzeba sobie to niestety wkalkulować w koszty takiej postawy, no i tyle. Co jest do tego jest trudne, więc tutaj z tym offem bywa różnie, tak? Pozdrawiam.
tramwaj porządnymi rękoma, w którym fotografię mężczyzn, których kochałam. 7, 9, 1, 2, 4, 9, 7, 9, 1. 25 kg już tęsknię za tobą. Jak to jest w skończonym świecie szukać nieskończonego zbawienia? Udział w takiej instytucjonalizacji tej sceny, czy parainstytucjonalizacji. W takich momentach, kiedy dochodziliśmy do wniosku, że nie można być dłużej właśnie na tym OFF-ie, czy też być tym całkowicie jakby niezależnym, samofinansującym się, samoorganizującym tworem, ponieważ jakby rozwój tej organizacji nie był możliwy, było możliwe jego trwanie. Więc myślę, że to nie jest proste. To nie jest tak, że sztuka krytyczna jest sztuką wyłącznie niezależną, czy sztuką wyłącznie ofową. Pamiętajmy, że sztuka krytyczna weszła do mainstreamu. W latach 90., kiedy następowała transformacja polskiej sceny sztuki i transformacja instytucji, to bardzo wielu artystów, kuratorów, którzy działali w tak zwanym drugim obiegu albo w niezależnym ruchu sztuki, weszło do instytucji. Pamiętajmy, że to Akademia Ruchu prawie w całości weszła do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Wojazdowski, całkowicie zmieniając wyobrażenie o tym, czym może być instytucja sztuki, że może być transdyscyplinarna i tak dalej. Ludzie tacy, którzy działali w miejscach takich jak Strych w Łodzi, czyli Zbigniew Libera, zaczęli wystawać w głównych instytucjach, być w pawilonie w Wenecji i tak dalej. Czy Wyspa i to, że Wyspa była właśnie sprawcza, jeżeli chodzi o założenie, powstanie czy transformację niezależnego miejsca sztuki, jakim była dawno właśnie miejska w Centrum Sztuki Współczesnej. Oczywiście jakby ta historia Wyspy też pokazuje, że to takie podtrzymywanie tego samego jakby ducha, czyli okej, wyszliśmy w momencie transformacyjnym Polski w latach 90. Jest to organizacja, która brała udział w takim krytycznym namyśle nad tym, co to znaczy być w demokracji, co to znaczy być w Polsce w tym okresie, kiedy jakby padają inne systemy władzy, powstają nowe, ale też autorytety czy systemy wartości, symbole, prawda? Łaźnia w tym okresie brała udział bardzo mocno w przemyśleniu tego całego pola, zachowując jakby tego ducha niezależnego, ale szybko otrzymała też lekcję tego, że to jest instytucja publiczna, w związku z tym niekoniecznie sami możecie decydować o tym, co jest ważne, czy co jest poprawne, czy co należy pokazywać instytucji publicznej. Tak? Więc jakby ta jakby sprawa tego OFF-u w sztuce współczesnej jest bardzo złożona. Ja myślę, że ona jest zależna od tego, od pewnej sytuacji politycznej i ekonomicznej. Czyli jakby ten OFF w latach 80. oznaczał coś innego.
W latach 90. oznacza coś innego. Jakby każda zmiana, taka, każda zmiana, która była natury ekonomicznej, czyli zmieniała system finansowania kultury na przykład, albo jej politycznej zależności, powodowała to, że ten oznaczył coś troszeczkę innego. Znaczy nigdy znikąd nie dostaliśmy ani grosza i nigdy na żaden projekt, na żaden spektakl. Zawsze wszystko to są tylko moje własne, prywatne pieniądze, moje fundusze. I, czyli pod tym względem, że jesteśmy całkowicie niezależni, znikąd nigdy nie dostaliśmy żadnych. Chwalicie to sobie? Znaczy jesteśmy niezależni. Jakby ktoś nam dał, to proszę bardzo, chętnie przyjmę, ale nikt nigdy sam nie chciał, a ja nigdy nikogo nie prosiłem. To jest off. Teraz są projekty, pisze się projekt, dostaje się na to pieniądze, można zrobić duże rzeczy. Off. Off to był off, taki teatr zaangażowany politycznie i te teatry, ja jestem teatrem jarmarcznym, ja nigdy nie mówię, że jestem teatrem off, bo ja nie jestem off. Generalnie klaun jest off życia w ogóle i wszystkiego, bo on burzy pewien ład i porządek, ale ja jestem teatrem jarmarcznym, taka właśnie komedia dell'arte, tak jak kiedyś, zaczynamy paradą przez ulicę, że zwołujemy ludzi, to jest taka stara komedia, tradycyjna, jarmarczna, tak jak La Strada zapada, Gelsomina, jeździli od miasta do miasta, my też ciągle w podróży jeździmy i dajemy ludziom uśmiech i to jest piękne. Planowaliśmy już dłuższy czas. To nie jest tak, że to szybko się zrzuciliśmy na projekt, tylko jakby od 2-3 lat się po prostu, tak jak się znamy i tu współpracujemy, to już planowaliśmy to długo. Tylko my musieliśmy zrobić skok w bok. No ten skok w bok to zasługiwałby na osobną audycję, jeśli tak zapominać. Wyrażę. Powiedzcie, na ile wzięliście z dzikiego, a wy na ile wzięliście od nich? Oj, to jest tak trudne pytanie, bo my próbowaliśmy wymieszać to wszystko, żeby, ale jednocześnie nie zabrać sobie swobody w tym, w czym się dobrze czujemy. Dlatego ta praca była dość intensywna, żeby każdy czuł się w miarę swobodnie, a jednocześnie, żeby to stanowiło całość, żebyśmy nie musieli sobie nie wiadomo jak narzucać, czy ja Violi, czy Patryk mi tak nawzajem, bo byśmy nie doszli do żadnego konsensusu, tylko i wyłącznie nasza współpraca i mozolne gadki, że to nie miało być tak naprawdę popisy, jak się większość osób spodziewało, że tutaj zaraz może walniemy jakieś cyrki i w ogóle fajerwerki. Chcieliśmy po prostu przeprowadzić historię i stworzyć fajny teatr z tańcem. I fajną energię. Tak, tak. Od ciebie? Chodakowskiej. Żartuję. Chyba krakowiaka. Nie, super. Nie, no na pewno jakby muszę powiedzieć, że wszyscy skorzystaliśmy z uwag Patryka, bo on to zapina pod względem merytorycznym, żeby ta narracja jakoś przebiegała. My nie mieliśmy o tym bladego pojęcia, tak? Jak najbardziej. Pomysł, tak. Cały koncept i później w zasadzie rozwój. To zasługa Michał chłopaków i Patryk, tak. Siedzieliśmy nad tym. Nagłowili się nad tym, tak, i rzeczywiście wyszła bardzo fajna, głęboka opowieść. My na pewno miałyśmy fajną przygodę, jeżeli chodzi o budowanie roli, bo pierwszy raz musiałyśmy tę rolę jakby budować na kontrastach, ale też w zależności pewnej. I to była ciekawa współpraca, tak? Że wymiana pewnych ruchów, te są moje, jakieś tam podzielenie się pewnymi sekwencjami. Więc ja uważam osobiście, że nasz materiał ruchowy się podwoi dzięki tej dwójce. Tej czwórce. Panie merytorycznie, pan tak cicho, a tutaj same komplementy idą pod waszym adresem kolego.
No to bystry, inteligentny chłopak, to mówić. Takie przesłanki idą do mnie tylko, no tak naprawdę inteligentni ludzie, którzy interesują się sytuacją nawet najprostszą, ale rozglądają się dookoła siebie, to widzą, co się dzieje. Co się dzieje z normalnymi ludźmi przeciętnymi, jak ich ta manipulacja i medialna, i ogłupianie, i to wszystko, co się dzieje ze społeczeństwem. I jak następuje jego tak naprawdę degradacja, zamywanie się jakichkolwiek granic, właśnie indywidualności, jakichkolwiek tradycji i też logicznego myślenia, to wszystko po prostu jest powoli zamazywane, żeby łatwo masą po prostu pchnąć. Powstaje masa, która myśli tak samo. Ale chyba masa też skonfliktowana, to było was na pewno, na pewno, na pewno. No ślepe bóstwa nas otaczają. W swojej otoce i ludzie nie lubią tej otoki zrywać, czy już wtedy niezręcznie. A, przyzwyczajenie. Nie wiem, kto to idzie. Go tak. Nauczymy. To nie jest piosenka o miłości, tutaj nie ma happy endu. Nie. Taka jest wasza diagnoza? Taka jest nasza diagnoza i w ogóle jakoś się nie krępujemy, bo zależało nam naprawdę na jakiejś konkretnej wypowiedzi i też klimacie spektaklu i jakby nie szliśmy tutaj na jakieś, nawet z Patrykiem jak rozmawialiśmy, boisz się tego użyć? Nie, jedziemy po bandzie, spoko. I chcieliśmy w ogóle coś powiedzieć. Podniesiemy najwyżej konsekwencje, aczkolwiek nie wydaje mi się, bo jesteśmy jednak artystami, to jest teatr, więc umówmy się. Miejmy chociaż jakiekolwiek pole do wolności wypowiedzi i brońmy go, po prostu brońmy go. Teatr jest nasz. Tak, to prawda. Tylko widzowie, jak to się mówi, na pierwszym miejscu widz, na drugim artyści, a cała reszta później. Thank you.
najbardziej jakby dla nich taką widoczną właściwością polskiego teatru jest to, że instytucja teatralna, znaczy ten oficjalny nurt życia teatralnego, stał się polem eksperymentu, że dopuszcza się bardzo wiele swobody twórczej, przynajmniej jeszcze teraz, bo oczywiście wszyscy mamy takie poczucie, że żyjemy w momencie niezwykłym i za moment pewnie ta definicja OFU będzie bardzo mocno uzależniona od tego, jak będziemy definiować sobie instytucję publiczną. To chyba w ogóle się nie do tego oddzielić, to znaczy bardzo niebezpieczne oczywiście jest to rozumowanie, które każe nam się zastanawiać nad tym, co wolno w obrębie instytucji publicznej, a czego nie wolno, tak? Jakie treści można w ramach instytucji publicznej przemycać, a jakie są niedopuszczalne. Za chwilę, znaczy mam wrażenie, że już jesteśmy na etapie tego typu rozmowy i wtedy nam się to rozumienie OFU też będzie inaczej chyba układało, tak? Bo okaże się, że właśnie OFF to będzie przede wszystkim ten obszar, gdzie będziemy zwolnieni z tego typu powinności i ograniczeń ideologicznych i finansowych. Ale wracając do tego pierwszego wątku, bo on mi się wydaje niezwykle istotny, a Natasza powiedziała również to, że OFF jest bardziej otwarty na młodych artystów. Ja szczerze mówiąc mam dokładnie inne zdanie w tej materii. Mam wrażenie, od paru już sezonów, że trwa polowanie na młodych w obszarze właśnie teatru, no bo to jest ten obszar, w którym ja się obracam. To jest jakiś przedziwny rytuał namaszczania. Każdy krytyk teatralny, każdy kurator festiwalu ma taką głęboką potrzebę i ambicję, żeby pierwszy nazwać, namaścić właśnie, odkryć ten talent. Każdy dyrektor teatru chce powiedzieć, że ja pierwszy zatrudniłem tego reżysera, jeszcze go wypatrzyłem na egzaminie. Oczywiście to jest na pewno uprzywilejowana pozycja reżyserów. Mam wrażenie, że aktorom jest trochę gorzej, chyba nawet znacznie gorzej. Nie wiem, jak byłam maturką, to może się koledzy młodzi wypowiedzą, ale generalnie mam takie poczucie, że właśnie wręcz przeciwnie, no ci młodzi są bardzo dopieszczani, młodzi reżyserzy. Chyba młodzi autorzy mam poczucie, że też. Znaczy jest też takie trochę chore zjawisko, które polega na tym, że właśnie dyrektorzy teatrów chcą koniecznie mieć ten nowy tekst, nowy głos, a niekoniecznie pochylać się po raz kolejny nad tym tekstem, prawda, dawać mu po raz kolejny szansę. No generalnie jest coś, nad czym ja się zastanawiam od dłuższego czasu, co jest tym impulsem. No, pośrednią odpowiedzią też jest na to pytanie, jest ten system finansowania, bo wiele konkursów uprzywilejowuje, przepraszam, nie wiem, czy dobrze powiedziałam, bo mi nie pasuje do słowa, właśnie te odkrycia, tak? Odkrycia tekstowe, chociaż teraz na przykład konkurs na wystawienie polskiej sztuki współczesnej zdaje się, że zmienia regulamin po to, żeby właśnie była jakość. Tak, żeby dowartościować te kolejne inscenizacje, właśnie nie pierwsze, nie debiuty tekstów na scenie, tylko te drugie czy trzecie odsłony. Więc może to jest jakiś pozytywny ruch, chociaż niewątpliwie mam wrażenie, że konkursy, które wiążą się z gratyfikacją finansową, które wielu ofowym grupom zapewniają jakiś byt, one w dużej mierze właśnie też kształtują niestety repertuar. Thank you.
rozpieprzymy każdą podobną wystawę w Trójmieście, a każdego artystę powiesimy. Każdego artystę powiesimy. Jaskrawość tego przypadku, jako wypełniającego znamiona wskazanego występu, moim zdaniem uniemożliwia jakąkolwiek swobodę interpretacyjną, a implikacją tego winno być skazanie artystki przez sąd. I wcale nie musi to być górna granica określona w artykule 196 KK. Wystarczy niewielka grzywna. Ważne jest przede wszystkim potępienie sprawczyni tego przestępstwa, by jej podobni, pierwszy z pobud artystycznych, dwa razy zastanowili się nim zadowiem z ponad tysiącletniej tradycji chrześcijaństwa. Jeżeli chodzi o moją współpracę, to jest właściwie burzliwa od początku 2001 w Galerii Wyspa. Z tym, że mój kontakt z Grzegorzem Kramanem zaczął się jeszcze w Akademii Sztuk Pięknych. Byłam studentką Grzegorza Klamana. Byłam też pierwszą studentką, która zrealizowała u niego jako samodzielnego już pracownika dyplom, pracę magisterską. I ta praca była pokazywana w Galerii Wyspa, która swego czasu była na ulicy Chlebnickiej. Z kolei na przełomie 2001-2002 roku, zrealizowałam instalację Pasja w Galerii Wyspa. I to była jedna z ostatnich wystaw w Galerii Wyspa, ponieważ decyzją rektora galeria została zlikwidowana, a mnie został postawiony zarzut o obrazy uczuć religijnych. I tym samym zaczęła się moja batalia, ośmioletnia batalia w sądzie polskim, w sądzie gdańskim z kodeksu 196 kodeksu karnego, obrazy uczuć religijnych. No i tak, w międzyczasie próbowałam wystawiać swoje prace w Polsce, co było bardzo trudne, ponieważ w tamtych czasach istniała cenzura. Moja współpraca tutaj z kolei z Grzegorzem była cały czas bardzo dobra. Udawało nam się pokazywać moje prace. W jednym przypadku praca została zniszczona. Tak jak mówiłam, w momencie zamknięcia Galerii Wyspa w 2002 roku przez rektora gdańskiej uczelni, Grzegorz znalazł ten budynek, w którym tutaj teraz stoimy, i przystosował go do bycia właśnie Instytutem Sztuki Wyspa. Jednocześnie też działała nieformalna modelarnia. To był taki klub, który integrował artystów gdańskich, również studentów. Odbywało się wiele wystaw studenckich, artystów lokalnych tutejszych gdańskich. I dzisiejsza wystawa jest właściwie taką przekrojową działalnością tego, jak się wszystko zaczęło w Gdańsku, czyli tej 30-letniej historii działalności przede wszystkim Grzegorza jako lidera gdańskiego środowiska i osób, które przyciągał swoją charyzmą, swoją osobowością, swoją wiedzą. To, co mogę powiedzieć o swojej współpracy, nieustannie właściwie współpracuję z Grzegorzem, ponieważ będąc jego studentką, jestem teraz jego asystentką w Akademii Sztuk Pięknych. Współpracujemy razem, edukując młodych adeptów sztuki, młodych artystów. I myślę, że ta współpraca jest jak najbardziej pozytywna i dobra. We'll be right back.
się, że bardzo często jest tak, że to ja myślę, że ponieważ jakby te zjawiska ofowe bardzo często powstają poprzez takie powstanie pewnej masy krytycznej w środowisku, czyli jest jakieś grono ludzi, którzy chcą robić coś. Jest to, co przede wszystkim chcą robić, mają taką potrzebę. Po drugie, chcą robić coś innego, co ich definiuje w sensie bardzo często generacyjnym, prawda, czy środowiskowym. Więc z tych zjawisk ofowych potem jakby wyłaniają się rzeczy bardzo wartościowe i rzeczy takie sobie, albo bardzo kiepskie. Natomiast jakby siłą właśnie jest bycie razem, czyli jakaś wspólnotowość też, tak? Ta wspólnotowość, która jakby generuje pewien rodzaj kleju, że się tak powiem, takiej tkanki łącznej, która powoduje, że ludzie się wzajemnie od siebie uczą. No, obserwowaliśmy to na przykład, jak powstała kolonia artystów, prawda? Że po prostu coś tam cały czas się kotłowało, z tego wypłynęło ileś ciekawych osobowości bardzo różnych w obszarze muzyki czy w obszarze sztuki, więc ja myślę, że to jest wielką wartością tego, co nazywamy ofem czy kulturą niezależną, czyli to, że ludzie jakby bez uprzedzeń, bez selekcji, bez właśnie reżyserów, kuratorów, dyrektorów, sami się do siebie zbliżają, coś w sposób jakby naturalny do siebie przyciąga. To jest też zależne, wydaje mi się, od różnego rodzaju uwarunkowań. Jeżeli patrzymy na tę scenę lat 80., to wiadomo, że to była przede wszystkim sytuacja polityczna i finanse były kompletnie nieważne, tak? Była mowa wtedy o tak zwanej kulturze zrzuty, prawda? Ludzie robili rzeczy z jakichś przedmiotów znalezionych i tak dalej, bo chodziło o to, żeby działać zdecydowanie poza instytucjami państwowymi i na swoich własnych zasadach, zabierać głos, chodzić w przestrzeń miasta również, prawda? Nawet to było ciekawe na przykład w tym, co mówili artyści z Wyspy, że jakby ta intencja ich pierwotna nie była polityczna, bo to oni jakby okazało się, że wychodzili w przestrzeń publiczną i wszystko było polityczne, wszystko było interpretowane w zależności właśnie od tego kontekstu miejsca i czasu przede wszystkim, tak? Państwa, którzy są tutaj po raz pierwszy, ja się nazywam Aneta Szyłak, od 2010 roku jestem dyrektorką artystyczną tego festiwalu, który odbywa się każdego lata, tutaj w hali B90 na terenach Kostrzyjowy i jest taką grupą badania naszego otoczenia poprzez narzędzia sztuki. Czyli nie tyle nas interesuje pokazywanie samej sztuki, co jakby to, w jaki sposób to, co my robimy, może się wiązać z tym otoczeniem, w którym działamy. Dlatego mieliśmy tutaj takie tematy, na przykład jak praca i wypoczynek, materialność, codzienność. I w tym roku Bema Kolary, po raz pierwszy takie mało znane słowo, trudne słowo. Druga część projektu dwuletniego pieczęstwa błędnych codzienności. Na pewno wielu z Państwa kojarzy most na błędniku, ale nie wszyscy pewnie wiedzą, skąd ta nazwa pochodzi. Błędnik to była nazwa ogrodu, który powstał w XVII wieku w Gdańsku i oznaczał po prostu labirynt, czyli taki z żywopłotu wystrzyżony ogród, w którym można było się zgubić. I ta nazwa błędnik codzienności jest naszym takim słowem kluczowym przez te ostatnie dwa lata, czyli chodzi nam o różne rodzaje wiedzy, tej takiej uprawnionej i nieuprawnionej, tej naukowej i tej codziennej, w której i możemy się zgubić, ale w której też możemy szukać różnych powiązań, które pozwalają nam zrozumieć naszą rzeczywistość, która nas otacza inaczej niż poprzez jakieś dyscypliny wiedzy, takie jak na przykład astronomia, albo biologia, albo historia, bo one wszystkie są pewnym kodem, który nam tak naprawdę ogranicza widzenie tego, co nas otacza. A więc wernakularność, którą słowo, które trudno przetłumaczyć jednym słowem, czyli na przykład wszystko to, co potoczne, co lokalne, co pospolite, zwyczajne, związane z bezpośrednim otoczeniem. Możemy mówić o językach wernakularnych, czyli na przykład jakimś języku specyficznym dla danego miasta,
chodzi na przykład o, o język wernakularny Nowego Jorku. Mówimy o architekturze wernakularnej i tutaj robiliśmy w stoczni szereg projektów wokół przedmiotów znalezionych w stoczni, takich jak na przykład wódki lotnicze albo warsztaty, czy jakieś pojazdy, bo one zostały zrobione lokalnie, z użyciem lokalnych narzędzi, technologii i z lokalnej potrzeby. To, co my staramy się zrobić, to w jakiś sposób poszukiwać takiego języka wizualnego, który nie jest takim uniwersalizującym językiem świata sztuki, który też jest swoistym vernakularem, takim globalnym i powiedzmy wszyscy kuratorzy i artyści poruszają się w pewnych ramach. Tylko staramy się integrować do tego pola, oprócz tego, do tego pola właśnie języka międzynarodowego, tak zwanego międzynarodowego języka świata sztuki, to co lokalne znalezione tutaj. No, to tyle tytułem wstępu. Prowadzę po wystawie, ale jest tam też sporo filmów, które już musicie Państwo sobie sami obejrzeć. Ja zrobię ten obiekt, który można od nas wypożyczyć, można przyjść i zrobić u nas warsztaty, czyli dowolna grupa osób, bez względu na to, czy to są koledzy, rodzina, czy grupa aktywistów, mogą znaleźć zastosowanie dla tego przedmiotu. To jest takie działanie, które tak naprawdę oddaje nam całkowite możliwość działania na dane sesji. Czyli w zależności od tego, gdzie to umieścimy, w jakim kontekście i co z tym zrobimy, będzie, znaczenie tego będzie całkowicie inne. Jednocześnie jest to, powiedzmy, taki pojemnik na sensy. Więc jeżeli ktokolwiek z Państwa miałby ochotę zrobić z nami coś, to jest to ta możliwość. Ale bardzo serdecznie dziękuję, więc dziękuję Mikołajowi za to, że zaprosił mnie do wspólnego projektu, bo właśnie są Państwo na wernisażu, który jest niezwykle elementem całego projektu, projektu Dolne Otwarte Miasto. I chciałabym również podziękować twórcom plakatów i wideo, dziennikarzom, którzy są ze mną tutaj i pomagali nam opracować wideo dotyczące Petera Fassa, który dzisiaj się prezentuje i jego pracę mogą Państwo oglądać. To jest Jagódka, prezenterka młoda, Oliwia, Jaś, Kacper, Dawid, który jest współautorem plakatu, i Kacper też, Krzyś, Matylda. Dziękuję za opracowanie tekstu na wystawę. I tak, po wernisażu zapraszamy na dół, by zobaczyć, jak pracują rezydenci otwartych pracowni, które są modowe. Którzy też prowadzą warsztaty z naszymi monitorzami. I tu jest Magdalena Manin, Monika Matsumoto, Leszek Czutulski. Więc to o 19.30, a na razie zapraszam do oglądania prac Petera Fassa. No i tak, enjoy. Ja się z racji tego, że w mojej pracowni będzie taki muzyczno-liryczny performance również w wykonaniu mojej Katarzyny Pastuszewskiej, Piotrka Mazurka, tam jest trochę mało miejsca, więc z góry uprzedzam, że nie każdy może tak się, nie wszyscy wyrazimy. Ja osobiście zaczynam później w 20, więc trochę później zdążyłem sobie. Jest pochlapany farbą i trochę śmierdzi, terpentyną i klejem kostnym, przepraszam bardzo. Pracownia malarska. Także ja zaczynam w generalnie w 20. Ja oczywiście podziękuję Państwu dobry wieczór za przybycie i zapraszam na finisaż tej wystawy i na następne wystawy, które będą miały miejsce w tej przestrzeni. Oczywiście w tym roku tematem przewodnim jest sztuka ulicy i przedstawiciele sztuki ulicy, którzy są z Trójmiasta. Chcemy sprawdzić, jak się sprawdzają w galeriach. I nie tylko w galeriach, bo też chcemy wyjść z naszymi działaniami na ulicę, na Dolne Miasto. Chcę go otworzyć też dla nas, dla tych działań, które tutaj prowadzimy, bo
Alicja powiedziała o jednych warsztatach, ale mamy wiele różnych warsztatów, które mają nas tutaj wspólnie budować naszej tożsamości. Jest też Jacek z opowiadaczy historii. Jacku może od razu zaprosić na działanie. Proszę tutaj, już jak tutaj Ewelinę też zaprasza, tutaj może coś poopowiadasz o projekcie. Może ktoś przyjdzie. O, tutaj brawo tutaj dla naszych gości. Ruszamy z projektem na ulicy Zielonej, tutaj niedaleko na Dolnym Mieście. Myślę, że za pomocą Mikołaja będziemy się zgłaszać, będziemy prowadzić razem warsztaty architektoniczno-ogrodnicze, będziemy próbować budować zieloną przestrzeń na ulicy Zielonej i ostatecznie pod koniec czerwca zorganizujemy piknik. Będziemy świętować na naszej ulicy, w naszej dzielnicy. Także zapraszam serdecznie. A opowiadacze historii, oprócz tego, że uczestniczyć będą w projekcie Zielona Zielona do czerwca tego roku, przez cały rząd działają tutaj na rzecz tej Dolnego Miasta i działają m.in. w taki sposób, że w wakacje będziemy oprowadzali wycieczki po Dolnym Mieście. W ubiegłym roku już się to sprawdziło, w tym roku będziemy robili to ponownie. Będziemy pokazywali Dolne Miasto z poziomu widoku różnych przewodników, którzy tutaj będą Państwa zapraszali na te spacery. A wcześniej przed tymi spacerami, czyli właśnie na wiosnę, też będziemy organizowali spotkania, w których będziemy też opowiadali o Dolnym Mieście, też z różnych perspektyw, zapraszając różnych ciekawych gości. Co więcej, także projekt Zielona Zielona, to jest także projekt, w którym oprócz takich warsztatów, które będą warsztatami czy multimedialnymi, czy warsztatami florystycznymi, czy warsztatami architektonicznymi, będą także organizowane spotkania z ciekawymi osobami, które będą opowiadały tutaj o Dolnym Mieście. Zapraszamy serdecznie. Najbliższe spotkanie swoją drogą już 2 tygodnia. Z kim? Z Kowalem. To będą informacje o ozdobach, które można znaleźć, albo które można było jeszcze nie tak dawno zobaczyć na Dolnym Mieście i były wykonane techniką taką, która kojarzy się z tym właśnie gościem. Kolegą z Orłów. Tak. Także zapraszamy na opowiadaczy, na Zieloną i do Kolonii Artystów, Dolne Otwarte Miasto. Proszę o 19.30, otwieramy otwarte pracownie. Dziękuję. W tym zbiorze, że jest parę takich bardzo poważnych ludzi, jakimiś orderami, coś tam, i one są niepodpisane, no to przecież wszyscy widzieli to, tak? I dlatego nie ma tam żadnej adnotacji, więc nawet nie ma numerków, bo tak to były numerki na tych kliszach i on prowadził taki rejestr, gdzie można było odczytać nazwisko. Przysięgę. Taką przysięgę fiskalną. Ciężko mi było nie odnieść się tego w stosunku, w kontekście tej sytuacji, która jest teraz. Więc rzeczywiście mówiłam o uchodźcach i o gościnności też. Odnosiłam się, bo jedną z takich najsłynniejszych prac, które zrobiłam, to było wyjście w Polskę. I to by się nie udało, gdyby nie gościnność ludzi, którzy mnie przyjęli po drodze. Więc trochę się odniosłam do tego, że skoro jesteśmy narodem gościnnym, jakoś to mamy w sobie, to fajnie móc tą gościnność wykorzystać. Też jak prezydent Wałęsa mówił o tym, że mamy wolność, my młodzi ludzie, możemy robić te wszystkie rzeczy, to było kilka dziedzin przeróżnych, od nauki, medycyny, sportu, ale możemy podróżować, mamy kontakt ze światem, możemy się rozwijać, możemy
to robić, to też jakby ciężko im było się do tego nie odnieść, że tak, ja czuję się, że jest dobrze, jest, mogę robić wszystko, mogę wyjeżdżać, mogę się rozwijać i jak fajnie, że mamy możliwość teraz pomóc tym, którzy tego nie mają, są w takiej sytuacji, w jakiej my, mówię jako Polacy, bo ja byłam za mała, byli jakiś czas temu. Ja cały czas sobie mierzę bardzo różne rzeczy nad tym, co jest dla mnie jakąś taką sztuką czystszą, a co jest publicystyką. I też nie do końca jakby cały czas szukam tego powiązania, połączenia troszeczkę z rzeczami, jakby na ile się angażować w coś w sztuce, na ile poza sztuką, a sztukę troszeczkę zostawić gdzieś, nie wiem, wolną, bo rzeczywiście no, sztuka jest takim niesamowitą dziedziną, która pozostawia pełną wolność. I jest czymś, co bardzo trudno określić, nazwać, jest czymś, czego sami nie wiemy tak naprawdę. Nie da się zdefiniować sztuki, takie jest moje zdanie. Wydaje mi się, że to, co się dzieje w sztuce, nawet jeżeli nie jest bezpośrednim odnoszeniem się do rzeczywistości, ma bardzo duży wpływ na jej kształtowanie.
spowodowało, że siłą rzeczy nikt nie był w stanie do końca jakby klarownie realizować kolejny tryb, ponieważ musiała wchodzić w eventowość zdarzeń. To znaczy, że już znikała formuła pracy wpisanej na kilka lat, rozwój zespołu, tylko była eventowość. To znaczy, czy w tym roku będą pieniądze, czy nie będzie pieniędzy. A pieniądze przychodziły może w maju albo w czerwcu, ponieważ takie były, bo tak przychodziły granty. I teraz zespół artystyczny, który ma budować bardzo wyraziste swoje oblicze sceniczne, musiał mieścić się w okresie między przypadkowymi pieniędzmi między czerwcem a wrześniem, ponieważ wtedy już trzeba było szykować premierę. Ale automatycznie zaczynały się rozbijać zespoły w ten sposób, ponieważ jakby ani miejsce do pracy, bo miejsce również było oparte na finansach z grantów, ponieważ nie mając miejsca do pracy, to miejsce musiało być opłacone. Więc automatycznie zaczęła się ta sytuacja sypać. Co szczęśliwie jakby dla Teatru Polskiego miejsce dla OFU i jakby dla eksperymentu znalazło się to miejsce w Teatrze Instytucji. Trochę Ayn Rand słyszę tak, tutaj. Taka zbiorowość, więc to tym bardziej jest dosyć wybuchowa mieszanka. W tym przedstawieniu towarzyszą nam nagrobki w medialny sposób. Nagrobki też mocny właśnie, projekt, prawda? Też nie wiem. Czy gdzieś konkretne. Gdzieś cała wypowiedź jest w stylu nekropolo, jak to nazywa Maciek Salamon, Jan Nekropolo. No i tutaj to jest trochę taki...
no, gdzieś atmosfera śmierci nad tym wszystkim próbem. Wrzuciliśmy do tego, no, jakby, no, jest piosenka pod tytułem Jesteśmy martwi i my tę piosenkę usłyszeliśmy w ciągu ostatnich 7 tygodni. 3 miliony razy. Więc trudno jakby już tak, znaczy już zaczynałem się mieszać, no bo już od końca nie wiemy, czy jesteśmy martwi, czy na śmierć zapomniałem, Boi się twego, boi się mego ja. Ja. Wszystko jest trochę, trochę paniczne jeszcze przy okazji. Ja żyję w
wieku. Jestem w tym teatrze tak zwanym, czyli gdzieś tam zahaczam u niego, uciekam do niego, robię coś w tej przestrzeni tak zwanego teatru owowego od 30 lat. No ja miałem takie poczucie, na przykład lat 90., że poza kilkoma przypadkami to właściwie ten teatr robią dziady. Same dziady. A mam teraz takie odczucie, że tak naprawdę to już tylko dziady. To znaczy, znaczy jakby przyglądając się, ponieważ może nie mam pełnego oglądu tego, co dzieje się w Gdańsku, w rozmaitych miejscach i na pewno jest to nieuczciwe z mojej strony, ale jakby no, z tym, co jest mi jakoś tam bliższe, ponieważ tańczony teatr, no to w ostatnich latach pojawił się tylko dziki styl kompany i nic więcej. To znaczy jedna młoda ekipa ludzi, która... Taka trwała, prawda? Nie, no, no jakby trwała, jakby z pozycją liderów i tak dalej. Teraz znaczy, że, jeszcze być może. No, ale że tak naprawdę, jeżeli mamy mówić o teatrze ofowym, to raczej pomyślmy, czy są ci, którzy go robią, no tworzą. No to jednak jest chyba... Jakkolwiek o tym myśleć, że no, można być w ofie tego swojego życia, to znaczy, że mieć tam, czyli że pewne rzeczy robisz tu, ale tam wiesz, że to właśnie jest trochę niekoniunkturalne, robisz to dla siebie, dla przyjaciół, coś tam chcesz sprawdzić, chcesz jakąś metodę rozpoznać, coś no, na dywaniku, ale tak naprawdę jest to już po części rzecz generacyjna i no, tutaj gdyby siedział ktoś, kto ma 25 lat albo w ogóle 30, to właśnie po prostu wżera się, wgryza w coś i po prostu on niejako ma ochotę wymordować wszystkich, którzy są nad nim. No pamiętam rozmowę, którą miałem, to, no to refleksja, no teraz jest teraz taka, miałem taką refleksję lat temu 12, czyli musiałem mieć znacznie mniej lat i był Tadeusz Skutnik, byliśmy na przedstawieniu Leona w Sphinxie obok siebie i pan Skutnik jakiś był entuzjastyczny, ja miałem trochę jakiś smutek i powiedziałem, gdzie jest ten człowiek, który z karabinem nas wszystkich wystrzelał, jest swoich dziadów. Znaczy, że w tamtym momencie nie pojawiali się nowi ludzie, którzy po prostu już depczą po piętach i mówią innym językiem i chcą coś innego opowiedzieć. Ale oni wszyscy tak naprawdę, bo jeżeli mówimy o braku pewnych osób, bo przyglądając się ilości osób, które zdaje do szkoły polskiej w Warszawie, to po prostu każdego roku zdaje 1600, 1500 ileś osób, no teraz dwa wydziały aktorskie, na które łącznie zdawało 1800 osób, no ci ludzie chcą, tylko że oni chcą w innym miejscu. Znaczy jakby nie ma żadnego etosu, w którym by chcieli się odnaleźć. I jakby teraz trochę jest tak, że tak naprawdę, no, no to może jak to kontrowersyjnie, że tutaj sobie mówimy, ale tak tutaj za mało jest, to powinno być, jeżeli chodzi o to na widowni, to powinno być tak, no i głównie ludzie w wieku 20-25. We'll be right back.
Pokazy początkowo nazywały się imienia Franciszka Starowiejskiego. Tak było uzgodnione jeszcze za życia Franciszka, jak on robił swój teatr. Myśmy się często spotykali na plenerach i mówiłem, że równolegle będziemy robili dwie niezależne od siebie rzeczy. On z reguły robił teatr rysowania, mój teatr jest bardziej teatrem malowania niż rysowania. Używał przede wszystkim sangwiny, kredek, węgla. Ja używam głównie farbonek. Czy można stworzyć dzieło porównywalne z dziełem tworzonym w zaciszu pracowni? No niestety to zależy od tego, kto jaką ma silną psychikę. Ja zacząłem to robić wiele lat temu. Z tego powodu, że chciałem coś w sobie przełamać. Chciałem w sobie przełamać strach jakiejś wewnętrznej odpowiedzialności przed publicznością. Normalnie to się pokazuje wystawę i można się na niej nie pokazać na przykład i oczekiwać jakiejś tam relacji czy wrażeń poszczególnych odbiorców. Natomiast jeżeli się bezpośrednio w tym uczestniczy, no to już niestety, ale nie ma gdzie uciec i trzeba przyjąć to, jak to się mówi, wszystko na klatę. No i dalej walczę. Uważam, że już jest troszeczkę lepiej niż było na początku, ale mimo wszystko walka trwa dalej, jest ostra na noże. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 1. 19.04! Messieurs! Proszę Państwa, bardzo miło mi jest Państwa gościć w nowym miejscu, które nazywamy Przestrzenią Sztuki. Jest to zbiór ponad 30 pracowni artystycznych, artystów różnej branży. Od muzycznej, teatralnej, graficznej, rzeźbiarskiej, malarskiej, fotograficznej, projektanckiej. Oczywiście te branże się mogą zmieniać, pracownie też się mogą wymieniać. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy Państwu zaprezentować większą część artystów, którzy są naszymi rezydentami. I przede wszystkim cieszymy się, że pomysł, który zrodził się mi jakiś ponad rok temu, dzięki staraniom właściciela i prezesa Wspólnoty Gdańskiej, pana Andrzeja Stremasiewicza, przestał być tylko marzeniem, a urealnił się, jak widać. I będziemy tutaj tak długo na posterunku trwali plastycznym, dopóki nam właściciel pozwoli, czyli pan Robert Pawłowski, to jest firma Golden Trade. Zapraszam Państwa do zwiedzania nie tylko wystawy, ale i części pracowni, które będą udostępnione. Wystawa ciągnie się aż na drugie piętro, z tego co słyszałem, bo na pierwszym piętrze jest część projektancka, ale i jeszcze piętro wyżej jest udostępniona pracownia Cześka Fangidejskiego i Kasi Rządzieli. Proszę Państwa, tyle z mojej strony, natomiast bardzo chciałbym poprosić do mikrofonu pana prezesa Andrzeja Stremasiewicza, z którego fundacji te pieniądze po prostu pomogły nam ten budynek przystosować do użytku. Brawo.
Ja nie mogę tak jak tak stać i się czuję związany, nie wiem co gadać, a tak też nie wiem, ale to jest piękna, słuchajcie, historia, dlatego że Ada, Czesław znamy się no, od jakiegoś czasu i wzajemnie się lubimy, ja ich lubię w każdym razie i szanujemy, ja ich szanuję przynajmniej. No i kiedyś zgłosili się do mnie, żeby wspólnie poprosić właścicieli tego budynku, spółkę Golden Trade i pana Pawłowskiego w szczególności, żeby udostępnili nam tę przestrzeń na działania artystyczne. Co zrobiliśmy? Spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem. Spółka Golden Trade użyczyła nam, czyli nie pobiera żadnego czynszu. Fundacja w tej chwili jest użytkownikiem całego tego budynku. Przejęła na siebie podatki jakieś. Trzeba państwu płacić podatki od gruntu i nieruchomości. No i pokryła rzeczywiście koszty niezbędnych remontów typu dach, rynna, inne tego typu rzeczy. Podpisała umowę na dostawę energii elektrycznej, wody, ścieków, różne takie. To, co trzeba, żeby taka komuna mogła trwać, musi być dobrze zorganizowana. No taki świat, że grupy nieformalne mają marne szanse długiego trwania. Grupy jednak, które jakoś się sformalizują, zorganizują, mogą żyć i rozwijać się. Taki świat i tego raczej nie zmienimy. No więc tutaj od tej strony organizacyjnej Fundacja Wspólnota Gdańska no jest istotnym partnerem tego przedsięwzięcia. Kiedy będziemy występować o jakieś granty, wspomagania, no to formalnie będzie występowała Wspólnota Gdańska, czy to do ministrów, prezydentów, czy tam nie wiadomo kogo, no to my będziemy właśnie tym ciałem występującym. Grupy nieformalne nie za bardzo mogą występować o jakieś poważne pieniądze. Także my zapewniliśmy ten budynek artystom, ale co bardzo chcę podkreślić, że koszty utrzymania bieżącego ponoszą artyści, którzy tu mają swoje pracownie. To bardzo ważne jest, że według mnie, żeby raz nie przypisywać sobie nadmiaru zasług, że my to stworzyliśmy, sfinansowaliśmy i już, bo codziennie wszystko kosztuje. Także artyści się składają tutaj, nie płacą żadnego czynszu. To nie jest tak, że czynsz płacą, ale pokrywają wspólnie, solidarnie koszty działalności tego przedsięwzięcia, które wydaje mi się, że ma przed sobą fajną przyszłość, dlatego że no, nie słyszałem, żeby gdziekolwiek w Polsce właściwie taki ośrodek powstał, gdzie byłoby kilkadziesiąt osób, sami artyści i to na różne sposoby, przekrojowa sprawa. Bo z jednej strony, jak już Czesław mówił, od sztuk wizualnych, klasycznej rzeźby, klasycznego malarstwa, przez teatr, do muzyki, pawsiem jakby. A z drugiej strony, z czego się niezmiernie cieszę, są tu pracownie młodych artystów, ale są również pracownie doświadczonych profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Myślę, że taki tygiel też jednej i drugiej stronie bardzo, bardzo dobrze robi, same korzyści może przynieść. Także na różne sposoby jest to miejsce wszechstronne. No i to, co już właściwie nie zostało może tak expressis verbis powiedziane, ale powstało w oderwaniu właściwie od jakichkolwiek pieniędzy publicznych. To rzadkie zjawisko jest, bo kultura wszędzie na świecie, ale w Polsce jakby w szczególności, głównie żyje z pieniądza publicznego. A tutaj przedsiębiorcy się spotkali, artyści się spotkali, organizatorzy, animatorzy i sami stworzyli takie centrum. Thank you.
Że ci nie odpuszczę i
Wyjaśnię powtórzkę. Dobrze byłoby, gdyby traktować OFF jako miejsce wyboru. To znaczy, to jest wybór artystyczny. To znaczy, nie projekt społeczny, a wybór artystyczny. To znaczy, że nie dlatego, ponieważ nie mogę tu jestem na OFF-ie, tylko dlatego, że właśnie ja chcę tam być. I bardziej bym promował tego, jeżeli można by to promować, ale promowałbym tego rodzaju myślenie. Znaczy, dlatego robię w takim miejscu, bo to miejsce, znaczy, no, bo to było celem.